Hej, łobuzy! Hej! Ho, ho, ho! Oto mój dzisiejszy makijaż. Mam takie lekkie smoky eyes. Pierwszy raz używam palety Boudoir Eyes. Idziemy na miasto? Idziemy oddać Darka komputer do naprawy, bo się zepsuł. Gdzie? Psuł. Jesteśmy pod szkołą Darka. A co to jest otwarte? Lunchownia. A, Boże, ja w ogóle nie załapałam, że jest rok szkolny, faktycznie. I właśnie idziemy oddać kompa do naprawy, nawet w oryginalnym opakowaniu, słuchajcie. Co znaleźliśmy na szafie. A najgorsze jest to, że właśnie w tych laptopach się matryca psuje. Ja podejrzewam, że to jest przez to, że parę razy ten komputer upadnie, gdzieś stuknie i ta matryca się poluzuje i po prostu ekran robi się czarny. Ale super obudowy, co? Drewniane. A tu marmurowe. A te są z kablem za 80 euro, więc sporo. Zobaczcie, gdzie idziemy i po co, do Claire. A zgadnijcie po co? Zgadnijcie, zgadnijcie, wiecie po co. Po pomadki. Zobaczymy, czy są jakieś świąteczne. Są z Elsy. Ale nie ma jakichś. Frozen są, a zobacz. Czy nie znaleźliśmy smaku? Wszystkie są o zapachu smaku ciasta, więc takie bardziej zimowe. I tu jeszcze są z Coca-Colą. Mimo zimy rowery dalej stoją. I zobaczcie, oczywiście, tak jak wam mówiłam, nie tylko ja sobie wymyśliłam ten koszyk, takie tutaj są. I ludzie nadal jeżdżą na rowerach. Nie tak dużo jak latem, ale nadal jest ich sporo. W Holandii trzeba bardzo na to uważać. To jest szok po prostu, że wszędzie są rowery i one mają pierwszeństwo. Ale to dobrze, szkoda, że u nas tak nie ma, że rowery to główny środek transportu, bardzo zdrowy. Uciekamy jeszcze chyba do sklepu meblowego, bo nie kupiliśmy wczoraj mamie tego pawlacza, bo nie było w Ikei. Dostałem zamówienie. Chciałem wam pokazać kilka koszulek fajnych, good for nothing. Zobaczymy, czy są spoko. A wszystko kupiłem w promocji, oczywiście na Black Friday, nie wiem, czy pamiętacie, i było wszystko ze zniżką 75%. Zobaczcie, właśnie przyszła przesyłka z Felt Label prosto do nas, do Holandii. I nie wiemy, co to jest, ale jest pięknie zapakowana, więc chyba to jest świąteczne. Teraz już otwieraj. Ho, ho, ho. Merry Christmas, łobuzy. Super. A tutaj są te śnieżynki. Śnieżynki, okej, okay, otwieramy. Wow. Ale śnieżynek! Ale dużo, super. Wow. To na choinkę. Ale super. Ale mega. Nie, zobaczcie. I podkładki pod talerze. Musicie je wyciągnąć. Już wiem, co zaraz idzie na choinkę. To, to i to na choinkę. Super. Ale najbardziej chyba podobają mi się podstawki pod... Podstawki pod talerz. Pod talerz na święta. Ekstra, damy wam linki na dole do Felt Label, bo właśnie mają kolekcję też zimową. Ekstra sprawa. Dziękujemy. Hej ho, hej ho, filmy ponagrywane, vlog wrzucony, bardzo, bardzo długi, także mam nadzieję, że wam się podobał wczorajszy, ale naprawdę się nagadaliśmy, dziś nie będzie tak długi, już dziś nie będziemy odpowiadać na pytania, strasznie był długi, nie wiem, czy wszyscy to obejrzeli, ale w sumie mi się to podobało, odpowiadanie na, wczoraj na, na te pytania. Dziś idziemy do kina na sneaky preview, to jest coś takiego, że nie wiemy, na co idziemy, idziemy w ciemno. A ktoś dzwoni. O. O. O, tu mamy kino. Wszyscy czekają na nowe Star Wars. Oczywiście w Holandii ona już jest jutro, a my bilety dopiero mamy na czwartek. Macie tutaj bilety. I tu wychodzą. Wszystko bilety? Idziemy na VIP-a. Do góry. Zobaczcie, tak wygląda sala VIP. Wtedy macie widok na całe miasto. Wow. Byliśmy sokomarężowe, bo my jesteśmy autem. Pyszne są, inne zupełnie. Tak. I oczywiście popcorn w pudełkach.
i orzeszki, którzy wszyscy uwielbiają. I tak to wygląda na mnie. Co z serowym, żeby na sobie do tego wsadzać. A to się tam trochę lubisz zabrywać? No. Taka choinka fajna. Tak wyglądają nasze siedzonka. To jest siedzonka a tu są wszyscy na dole, więc tu można sobie tak fajnie oprzeć nogi i oglądać. Z góry. Tak, widzimy się po filmie. Nie, nie ma tam stolików. Myślałam, że są stoliki, to są kanapy, wszystko. To wszystko są kanapy, kiedyś były stoliki na środku. Po cztery osoby kiedyś się siedziało dookoła. Hej, właśnie wyszliśmy z kina. Film był taki sobie, w sensie był bardzo smutny. Film. O wojnach gangów czarno-marokańskich w Brukseli. Na faktach, w ogóle straszny. I on był po francusku, więc dla mnie spoko. Większość rozumiałam. O, to. I po holendersku były napisy, deszcz pada. No ale był bardzo smutny, źle się skończył i w ogóle, w sensie. Wiecie, czasem na sneak preview trafiają się fajne filmy, takie, które naprawdę takie fajne. Ostatnio jakieś... się dwa pod rząd o marokańskich rodzinach i... I o jakichś grupach przestępczych. Powiem wam, że cały czas trafiamy na takie jakieś straszne filmy. Za tydzień już nie będzie takiego. Idziemy za tydzień też? Tak. Tak, tak. Oby nie był holenderski tylko, bo wszystkiego nie zrozumiem. A raczej zrozumiem pojedyncze słowa. Ale był naprawdę dziś smutny ten film. Na szczęście idziemy za dwa dni na Gwiezdne Wojny, na premierę. Nie mogę się doczekać. Premiera jest jutro, ale my idziemy dopiero w czwartek, bo nie ma miejsca po prostu na jutro. Już. Zostały wszystkie wykupione. A my chcieliśmy iść na VIP-y. Tak, mamy taką fajną opcję, właśnie tak jak gdzieś widzieliście. Siedzimy sobie wyżej, na takich wygodniejszych sofach. I tam mamy picie i dowolne tam jedzenie. I no, po prostu fotele są bardzo wygodne. Troszkę drożej to kosztuje, ale fajny taki, no, taki dodatek. Także uciekamy teraz już do domu. Nie wiem, jakoś tak mnie ten film zasmucił. Smutny film. Smutny, nazywa się Black. Jak będziecie chcieli zobaczyć, sprawdzić, no to Black. O wojnach gangów w Belgii. A nasze rogi nadal sterczą i słuchajcie, tak nie wsiąkają mocno wody, mimo że są materiałowe, to takie trochę wodoodporne. I wszyscy nas zaczepiają i pytają skąd. Już jesteśmy w domu i na poprawę humoru będę otwierać kalendarze, bo film był naprawdę ciężki. Dobra, zaczynamy od Benefitu, który otwieramy jak zwykle od tyłu. Uuu, bad gawasz. Fajnie, fajnie przetestuję, nawet zrobię test na żywo. Zadawaliście pytania, czy nie oglądałam vlogów Uszusz, bo przecież już będę wiedziała, co jest w środku. Mniej więcej ja się spodziewam, co jest w środku, bo widziałam je w sklepie i tak dalej. Natomiast nie pamiętam, w jakim byłem porządku, więc dla mnie jeszcze spoko, bo codziennie mam mimo wszystko niespodziankę. I 15 mam tu kolejny kolor dla mojej teściowej, albo dla mojej mamy. Happiness is freshly painted nails. No nie wiem, czy to do końca znaczy szczęście, ale... I szukamy 15 tu, w kalendarzu HM-u. I cóż to ma być? To jest chyba jakaś zawieszka do łańcuszka. Taki mały pipek. No nic takiego szczególnego, ale wiecie. Może być. Będziemy spadać, spać. Tak, Darek? Tak, w sensie jeszcze odwiedzował. No tak, ale później już spadamy spać, także nic się już nie będzie działo, więc kończymy tego vloga. Dziś trochę krócej niż wczoraj. Trochę smutno, smutny film, ale trudno. Ale dziś fajne filmy dla was nagraliśmy, także tyle. Żegnamy się z wami. Love you. Bye. Bye.